Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym naszym odcinku z serii W gabinecie dietetyka. Dzisiaj poruszymy temat insulinooporności. Jako że jestem na liście dietetyków polecanych przez Fundację Insulinooporność, która to stworzyła tą listę specjalnie, żeby ułatwić życie i funkcjonowanie w żywieniu osobom, których dotknęło to zaburzenie, dlatego do gabinetu trafia do mnie bardzo wiele pań, no i nie tylko pań, bo również i panów, i dzieci, które mają już zdiagnozowane to zaburzenie, jak również dużo osób, które nie mogą się odchudzić i w związku z tym, no wiadomo, szukają w internecie, przeglądają różnego rodzaju fora, rozmawiają ze znajomymi, szukając jakiegoś wyjścia z tej sytuacji, że no im nie udaje się schudnąć. Dlatego dzisiaj podam Wam kilka takich punktów, za pomocą których możecie ocenić stan swojego organizmu, czy to zaburzenie akurat dotyczy również i Was. I tak na wstępie może tylko podam, że jeżeli chodzi o insulinooporność, jest to taki stan nieprawidłowej odpowiedzi tkanek na insulinę w naszym organizmie. W efekcie powoduje to, że metabolizm węglowodanów, białek i tłuszczy jest troszkę zaburzony, czasem nawet nie troszkę, tylko bardziej. I wiele procesów, które zachodzą w naszym organizmie, przestaje działać po prostu prawidłowo. Do tych punktów ja tutaj sobie je spisałam, żeby raczej żadnego nie pominąć. Także przejdę teraz do tych punktów i zobaczcie, czy któryś z nich dotyczy akurat Was. Po pierwsze, osoby te są bardziej zmęczone. W ciągu dnia, wieczorem tutaj nie ma znaczenia, po prostu są zmęczone w ciągu dnia. Są senne, nie tylko po posiłku, ale również w trakcie całego naszego dnia. Źle się czują, szczególnie po posiłkach bogatych w węglowodany, cukry proste. Mają uczucie niepokoju, zaburzenia koncentracji, drżą im ręce. Mają często po posiłku ochotę na coś słodkiego. Często je boli głowa, mają różnego rodzaju skoki ciśnienia, kołatanie serca. Po posiłku czasem występuje potliwość wzmożona. Mają takie uczucie opuchnięcia ogólnego w organizmie. Często miewają napady głodu, często się przeziębiają. Miewają często też takie jakby zaburzenia koncentracji, czyli taka jakby, ja to mówię, mgła mózgowa. Nie mogą skoncentrować się na czymś, czego dotyczy akurat dana sytuacja. Miewają te osoby często też takie ciemne zabarwienia skóry. Także to jeśli chodzi o punkty, które możesz sobie przeanalizować, czy któryś dotyczy akurat właśnie Ciebie. Natomiast jest też taka grupa osób, tak zwana grupa ryzyka, czyli osób, które już narażone są odgórnie jakby na to schorzenie. I są to osoby otyłe, szczególnie z otyłością brzuszną, osoby, gdzie w rodzinie występuje już insulinooporność lub cukrzyca. Osoby są po przebytej cukrzycy ciężowej. Kobiety z zespołem policystycznych jajników, oczywiście w chorobie Cushinga lub u osób, które przyjmują sterydy. Osoby, które mają zaburzenia lipidowe. Osoby, które mają zaburzenia snu, na przykład, które wynikają z pracy zmianowej. Osoby, które ukończyły 45 rok życia. Jeżeli mają osoby siedzący tryb życia, żadna raczej aktywność fizyczna, jeżeli kobieta urodziła dziecko powyżej 4 kg, tutaj dodatkowo jeszcze stłuszczenie wątroby, jeżeli w grupie ryzyka jest, i choroby układu sercowo-naczyniowego. Więc jeżeli jesteś w grupie ryzyka, bądź w któryś z tych punktów jest akurat u Ciebie znalazłeś, że miewasz takie na przykład zmęczenie czy senność, albo jesteś w jednej grupie, czyli w grupie ryzyka i dodatkowo masz, spełniasz tutaj pewne te punkty, to może warto sprawdzić sobie tutaj Twoją wrażliwość insulinową, wykonać badania w kierunku insulinooporności. A na ten temat opowiem już w następnym odcinku. Czyli w następnym odcinku opowiem o tym, jakie badania możesz wykonać, jeżeli zauważasz u siebie pewne symptomy świadczące o tym, że być może masz insulinooporność, i co dalej z tym zrobić. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.